Jestem na ulicy Łąkowej w Łebie. Dojeżdżam do głównego łebskiego deptaka, czyli do ulicy Kościuszki. Tutaj oczywiście odcinek od Łąkowej do wyjazdu bodaj w Powstańców Warszawskich jest oczywiście odcinkiem dostępnym dla ruchu pojazdów. Mamy tutaj do czynienia z drogą jednokierunkową w strefie zamieszkania. Tak więc tutaj w dalszym ciągu mamy deptak. Piesi tutaj mogą się poruszać całą drogą. I tak też się dzieje. Teraz jest, nazwijmy to, pora obiadowa, więc tych ludzi tak wiele nie ma. Natomiast, co ważne, w przeciwnym kierunku mogą tutaj pojawiać się rowerzyści. Ich tutaj ten jeden kierunek, tak jak ja jadę, zwróćmy uwagę, nie dotyczy. Oni, jak już wspomniałem, mogą poruszać się również w kierunku przeciwnym. No i tak jak mówiłem, jednokierunkową strefą zamieszkania dojeżdżamy do skrzyżowania. To jest chyba ulica Powstańców Warszawy. Ja przypominam, włączam się teraz oczywiście do ruchu i muszę ustąpić wszystkim, którzy są na drodze. Tak jak w strefie miałem ustąpić wszystkim pieszym, rowerzystom, dokładnie to samo przy wyjeździe teraz na drogę. Jeszcze tam z lewej strony dość szybko jedzie pojazd. To jest przejście obok wyniesione, więc ono wymusza także zmniejszenie prędkości. Ale zawsze lepiej poczekać. Pamiętajmy, jeszcze raz powtarzam, to ja włączam się do ruchu. No i skręcę sobie znowu w lewo. Tutaj nie mam strefy ani ograniczonej prędkości, ani strefy zamieszkania. I tą drogą mogę swobodnie dojechać do obwodnicy, to jest do ulicy Świętego Jakuba.